Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, zapraszam Państwa na główne wydanie informacji dnia. Kościół jest budowlą z żywych kamieni ludzkich serc, podkreślał w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański ojciec święty Franciszek. Jego świątobliwość zwracał także uwagę, że struktury Kościoła muszą być podporządkowane wyznawaniu wiary w miłosierdziu. Kościół jest powołany, aby być w świecie wspólnotą, która zakorzeniona w Chrystusie przez chrzest. Wyznaje z pokorą i odwagą wiarę w Niego, świadcząc ją w miłosierdziu. Podkreślał w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański ojciec święty Franciszek. Temu zasadniczemu celowi powinny być podporządkowane także elementy instytucjonalne, struktury i organizmy duszpasterskie. Temu zasadniczemu celowi świadczeniu wiary w miłosierdziu. Miłosierdzie jest właśnie wyrazem wiary, a także wiara jest wyjaśnieniem i podstawą miłosierdzia. Jego świątobliwość, nawiązując do obchodzonego dziś święta rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, matki wszystkich kościołów, mówił także o powiązaniu świątyni budowanej z kamieni oraz budowanej ze żywych kamieni ludzkich serc. Duchowa budowla, Kościół, wspólnota ludzi uświęconych krwią Chrystusa i duchem zmartwychwstałego Pana, wymaga od każdego z nas, byśmy żyli zgodnie z darem wiary i podejmowali pielgrzymkę chrześcijańskiego świadectwa. Jak wszyscy wiemy, zgodność w życiu między wiarą a świadectwem nie jest łatwa, ale musimy iść dalej i urzeczywistniać w naszym życiu tę codzienną konsekwencję. To chrześcijanin. Nie tyle ze względu na to, co mówi, ale z powodu tego, co czyni, ze względu na swoją postawę. Papież zwraca uwagę, że dzisiejsze święto zachęca nas do refleksji na temat komunii wszystkich kościołów. Zachęca nas do zaangażowania się, aby ludzkość mogła przezwyciężyć granice nienawiści i obojętności, budować mosty porozumienia i dialogu, by uczynić z całego świata rodzinę narodów pojednanych między sobą, braterskich i solidarnych. Sam Kościół jest znakiem i zapowiedzią tej nowej ludzkości, kiedy żyje i upowszechnia swym świadectwem Ewangelię, orędzie nadziei i pojednania dla wszystkich ludzi. Kampania wyborcza na ostatniej prostej. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz organizuje dzień otwarty nieczynnej drugiej linii metra. SLD zapowiada walkę o związki partnerskie oraz in vitro, a Prawo i Sprawiedliwość w historycznej sali BHP w Gdańsku przypomina, że Polskę po latach złych rządów trzeba odbudować po to, by dać możliwość godnej pracy. Choć oficjalnie otwarcie zaplanowano dopiero na 14 grudnia, ratusz dziś, na tydzień przed wyborami samorządowymi, zorganizował dzień otwarty drugiej linii metra. Hanna Gronkiewicz-Waltz błyszczała w świetle fleszy, zwiedzając nowe stacje. To jest zupełnie nowa historyczna jakość dla Warszawy. Każdy mógł zaspokoić swoją ciekawość i zjechać na stację centralnego odcinka podziemnej kolejki. Pierwsze wrażenie super. Kolorystycznie kolory są fajne. Miłosz przyjechał aż z Krakowa. Bardzo jest ładne. Po pierwsze jest kolorowe i trochę mi to przeszkadza, że pachnie tam takim cementem nowym. Metro pachnie nowością i przyciąga warszawiaków, którzy przy okazji zwiedzania mogli także skorzystać z miejskich gier, spacerów po Pradze czy nawet posłuchać koncertów. Mamy do czynienia z festynem w stylu filmu Miś. Uważa Przemysław Wipler, kandydat na prezydenta Warszawy. Coś w tym jest, bo choć podróż nowym metrem nie wchodzi jeszcze w grę, to władze miasta wzorem filmu Miś. Bo w końcu awaria też jest jakąś okazją. Można powiedzieć, obchodzą dziś dzień pierwszego pasażera. My mamy tutaj otwarcie i festyn z okazji tego, że nie otworzono metra, z okazji tego, że 1000 dni jest opóźnienia. A może być jeszcze więcej, bo na stacji Centrum Nauki Kopernik z pomiędzy płyt ciurkiem sączyła się woda. Hanna Gronkiewicz-Waltz nie chciała tracić PR-owej karty przetargowej, jaką niewątpliwie jest warszawskie metro, ale według Jacka Sasina, organizując dzień otwarty drugiej linii metra, wykorzystała w swojej kampanii publiczne pieniądze. Ja poprosiłem moich prawników, żeby przeanalizowali jednak tą sprawę pod kątem takim, czy nie doszło do złamania, czy nie dochodzi właśnie w tej chwili do złamania zasad finansowania kampanii wyborczej. Jeśli będą takie przesłanki, to oczywiście powiadomimy również Państwową Komisję Wyborczą o tych faktach, które mają miejsce. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy zaapelował również do premier Ewy Kopacz, by skłoniła urzędującą prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz do udziału w przedwyborczej debacie. Musimy rozmawiać, żeby warszawiacy mogli wybierać w oparciu o
prawdziwą wiedzę, o prawdziwe starcie poglądów, a nie o takie propagandowy szum, który wokół tych wyborów ma miejsce. Hanna Gronkiewicz-Waltz jak na razie unika konfrontacji. W Warszawie odbyła się również konwencja wyborcza SLD Lewica Razem. Leszek Miller przekonywał, że bezpieczeństwo Polski to kwestie społeczne. Jest zagrożone bezpieczeństwo socjalne wielu polskich rodzin. A mniej pracy i więcej biedy to mniej bezpieczna Polska. Zagrożone jest nie życie, a przeżycie Polaków. Z kolei Jarosław Kaczyński wczoraj przed Stocznią Szczecińską, dziś odwiedził historyczną salę BHP Stoczni Gdańskiej. Jest wielu ludzi, którzy mają pomysły. Jest wielu specjalistów, którzy tworzyli zaplecze intelektualne, badawcze dla polskiego przemysłu. Ciągle jest szansa na to, żeby to odbudować, żeby nie rujnować polskich stoczni, polskiego przemysłu motoryzacyjnego, polskich kopalni i wielu, wielu innych zakładów pracy. I trzeba, proszę Państwa, to zrobić. To jest nasza szansa. Nasza szansa to odbudowa przemysłu, odbudowa tego, co daje podstawy pracy, daje także narodowi jako całości pewną siłę. Siłę, której potrzebujemy, bo przemysł to także siła. PiS odpowiedziało także na spot Platformy, w którym Ewa Kopacz zamyka drzwi do politycznych waśni. Panie burmistrzu, dokąd pan idzie? Wiem, że macie tego dość. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość otwiera się na prawdziwe problemy Polaków. Ja do lekarza czekam 8 miesięcy. Ewa Kopacz zamknęła się na prawdziwe problemy Polaków. To nie są bzdury. To prawdziwe problemy Polaków. Trzeba być na nie otwartym i je rozwiązywać. Kampania wyborcza na ostatniej prostej, bo to ostatni dzwonek, by zaprezentować swą kandydaturę i przekonać do siebie wyborców. Warto jednak pamiętać, że wyborczą kiełbasą nie można się cieszyć przez 4 następne lata. Jeszcze kilka lat temu Syria była krajem, w którym współżycie muzułmanów z chrześcijanami było niemal wzorcowe. Przez 7 pierwszych wieków naszej ery Syria była krajem chrześcijańskim. To tu Szaweł nawrócił się po spotkaniu z Jezusem w drodze do Damaszku. Dziś obecność chrześcijan jest w tym miejscu zagrożona. Z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski w każdą drugą niedzielę listopada obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Organizowany przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, 6 już Dzień Solidarności poświęcony jest Syrii. Syria to miejsce, gdzie wyznawcy Chrystusa są obecni niemal od samego początku chrześcijaństwa. Niestety na skutek trwającej niemal 4 lata wojny chrześcijanie w tym kraju bardzo cierpią. Jak wskazuje ksiądz biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, obecność chrześcijan w Syrii jest dziś zagrożona. Ta kolebka chrześcijaństwa, a więc miejsce, o którym wspominaliśmy, także nawrócenia, działania świętego Pawła, i to zagrożenie ustawiczne, że może pozostać bez obecności chrześcijan, których liczba zmniejsza się z roku na rok, czy nawet z dnia na dzień poprzez śmierć, poprzez biedę, poprzez emigrację. Dlatego też nie możemy pozostać obojętni na tego rodzaju sytuacje. O trudnej, złożonej i skomplikowanej sytuacji w swojej ojczyźnie opowiadał podczas pobytu w Polsce syryjski ksiądz biskup Antoine Odo. Zwierzchnik katolickiego kościoła chaldejskiego w Syrii wskazał, że jeśli chcemy zrozumieć, na czym polega tragiczna sytuacja chrześcijan w Syrii, to musimy poznać cały kontekst sytuacji w regionie. W tym rejonie jest walka między sunnitami i szyitami. Mamy dwie siły, szyicki Iran i sunnicką Arabię Saudyjską. Obie te siły, szyici i sunnici, chcą objąć przywództwo w świecie islamu. Musimy też zwrócić uwagę na sytuację i rolę Turcji jako siły sunnickiej, ale nie arabskiej. 70% mieszkańców Syrii to sunnici, ale od ponad 60 lat krajem rządzi mniejszość alawicka, z której wywodzi się rządząca tam rodzina Asadów. Sunnicka większość odbierała taki stan rzeczy jako upokorzenie. W Syrii ścierają się różne interesy polityczne i ekonomiczne. Jest to walka o duże zasoby gazu i ropy naftowej. Chrześcijanie nie mają w tej wojnie żadnego interesu, podkreśla ksiądz biskup Antoine Odo. Cierpią na skutek zaburzenia względnej równowagi, którą zapewniał reżim prezydenta Asada.
Muszę powiedzieć, że nie lubimy, by mówić o bezpośrednich prześladowaniach chrześcijan, bo tak jak mówiłem, generalnie jesteśmy szanowani przez wszystkich, ale oni mogą używać religii do tworzenia atmosfery destrukcji, pretekstu do wypchnięcia chrześcijan, ale przede wszystkim z powodów politycznych. Na początku kryzysu było zaledwie kilka przypadków, kiedy syryjscy muzułmanie ochraniali chrześcijan. Ale wraz z upływem czasu i wraz z pojawieniem się ogromnej rzeszy obcych najemników, którzy są radykalnymi dżihadystami, sytuacja chrześcijan gwałtownie się pogorszyła. Emigracja chrześcijan to wielki ból dla kapłanów, którzy zdecydowali się pozostać w kraju, by pełnić posługę. Dziś w całej Polsce podczas mszy świętych modlimy się w intencji chrześcijan w Syrii, a przed kościołami organizowane są zbiórki do puszek. Ofiarę złożyć można także za pomocą SMS-a o treści ratuje pod numer 72405. Czasami można zrezygnować z jakiegoś lizaka czy jakiejś drobnej przyjemności i ofiarować ten SMS, którego wartość wynosi 2 zł bez VAT-u i w ten sposób zbieramy te środki na pomoc dla Syrii. W tym roku udało się uruchomić tę linię dzięki życzliwości właśnie operatorów. Jest to chyba najprostsza forma pomocy, jaką każdy z nas może zrobić, używając telefonu komórkowego. Mówi ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Pamiętajmy więc o modlitwie i wsparciu dla prześladowanych chrześcijan nie tylko dziś, ale przez cały rok. Kto zawinił przy budowie szpitala w Gnieźnie? Czy budynek można uratować, czy trzeba go wyburzyć? To kluczowe pytania dotyczące niedokończonej budowy gnieźnieńskiego szpitala. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli stan budynku jest katastrofalny. Dodatkowo trwa wokół niego rozgrywka polityczna. Radni Prawa i Sprawiedliwości i Stowarzyszenia Gniezno 21 uważają, że błędy konstrukcyjne można było poprawić, kiedy były na to pieniądze. Według nich rządzący projekty zablokowali specjalnie. Cały spór idzie o ten budynek. Od lat stoi i niszczeje. Za taki stan rzeczy obecna dyrekcja szpitala obwinia poprzednią związaną z PiS-em. Według wicedyrektora szpitala budynek należałoby zburzyć. Patrząc na to gospodarczo i finansowo, ekonomicznie najlepiej będzie rozebrać ten budynek i wybudować w tym miejscu nowy. To oznaczałoby jednak wyrzucenie w błoto aż 7 milionów złotych, które włożono w budowę. Radni z opozycji nie zgadzają się na pomysł rozebrania niedokończonej budowy. Według nich rozgrywka ze szpitalem ma wyraźne podłoże polityczne. Chciano po prostu wykończyć ugrupowanie, które jest opozycyjne wobec Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Usunięto dyrektora szpitala, nie wykorzystano pieniędzy, które były na naprawy z tamtego czasu i przede wszystkim oddano pieniądze unijne. Szpital, który powinien łączyć, podzielił polityków. Mimo to radni Prawa i Sprawiedliwości i przedstawiciele Stowarzyszenia Gniezno 21 uważają, że sprawa nie jest przegrana. My jako radni Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie mówiliśmy, że jesteśmy za tym, aby ten budynek jednak dokończyć, a taka techniczna możliwość jest, o czym pan dr Zielonacki z Poznania, który był twórcą ostatniej ekspertyzy technicznej budynku, mówił. Rzecznik Starostwa Powiatowego w Gnieźnie twierdzi, że niedokończona budowa może poczekać. Według niego priorytetem jest teraz budowa specjalnego oddziału ratunkowego. W szpitalu obecnie budowana będzie od podstaw gorąca platforma, czyli oddziały, które mają sprostać kontraktacji Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku. I na tym Zespół Opieki Zdrowotnej i Zarząd Powiatu będą się skupiać. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że szpital ma długi, a one zdaniem radnych z opozycji mogą okazać się brzemienne w skutkach dla mieszkańców Gniezna. ZOS dzisiaj ma ujemny wynik finansowy, który zagraża temu, że w przyszłym roku może się rozpocząć ścieżka doprowadzająca do przekształcenia szpitala gnieźnińskiego w spółkę. Chodzi o komercjalizację, a w dalszej perspektywie prywatyzację szpitala. Dla mieszkańców może oznaczać to konieczność leczenia się poza Gnieznem. Niemcy świętują 25. rocznicę obalenia muru berlińskiego. Główne uroczystości odbyły się dziś przy bramie brandenburskiej. W wielkim festynie obywatelskim wzięły udział setki tysięcy osób, w tym przedstawiciele władz na czele z kanclerz Angelą Merkel.
Dokładnie 25 lat temu runął mur berliński, który przez lata wyznaczał granice między wschodem i zachodem. Dziś w Berlinie obchodzono rocznicę tego wydarzenia. W uroczystościach wzięła udział Angela Merkel. Kanclerz Niemiec podkreślała, że obalenie muru berlińskiego nie byłoby możliwe bez wcześniejszych wydarzeń w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Deutschland? Niemcy nigdy nie zapomną, że to ruchy wolnościowe i niepodległościowe w krajach środkowo- i wschodnioeuropejskich utorowały drogę do najszczęśliwszej chwili w ich najnowszej historii. Odnosząc się do niemieckiej historii, Merkel zastrzegła, że data 9 listopada skłania nie tylko do radości, lecz także do zadumy i refleksji. W tym kontekście przypomniała rocznicę Nocy Kryształowej, pogromu Żydów w Niemczech z 9 listopada 1938 roku. To był dzień wstydu i hańby. W 25. rocznicę upadku muru Niemcy powinni odczuwać nie tylko radość, lecz przede wszystkim odpowiedzialność wynikającą z niemieckiej historii. 25. rocznica obalenia muru berlińskiego to bardzo symboliczne wydarzenie dla Niemców. Jestem bardzo zadowolony, że mur upadł. Zanim to się stało, to były naprawdę trudne czasy, podzielone rodziny, ludzie, którzy próbowali przejść na drugą stronę. Łzy same cisną się do oczu. To jest bardzo emocjonujące. Nie przypuszczałem, że kiedykolwiek będzie dane mi zobaczyć, jak ten okropny mur stąd zniknie. Do rocznicy obalenia muru berlińskiego nawiązał także ojciec święty Franciszek. Papież podkreślał, że mur, który przez długi czas dzielił miasto na dwie części, był także symbolem podziału ideologicznego Europy i świata. Zwracał uwagę, że jego upadek nastąpił nieoczekiwanie, ale był on możliwy dzięki długim i żmudnym wysiłkom wielu ludzi, którzy o to walczyli, modlili się i cierpieli, niektórzy z nich nawet aż do ofiary z własnego życia. Ogromną rolę odegrał także święty Jan Paweł II. Tra questi un ruolo de protagonista ha avuto il santo papa Giovanni Paolo II. Szczególną rolę odegrał święty papież Jan Paweł II. Módlmy się, aby z Bożą pomocą i przy współpracy wszystkich ludzi dobrej woli coraz bardziej upowszechniała się kultura spotkania, zdolna do obalenia wszystkich murów, które nadal dzielą świat, i aby nigdy więcej niewinni ludzie nie byli prześladowani, a nawet zabijani z powodu swoich przekonań i wyznawanej religii. Tam, gdzie jest mur, tam też jest i zamknięcie serca. Potrzebne są mosty, a nie mury. Servono ponti, non muri. To już wszystko w głównym wydaniu informacji dnia, a już za chwilę prognoza pogody. Do zobaczenia o 21.20. Szczęść Boże, Julita Przeczka. Rozpoczynamy prognozę pogody. W nocy w Polsce najcieplej będzie na południu, wschodzie, a także w centrum. Około 8-9 stopni. Na pozostałym obszarze blisko 6-7 kresek powyżej zera. Jutro na wschodzie i zachodzie po porannych mgłach zachmurzenie umiarkowane i małe. Od wybrzeża po województwo łódzkie zachmurzenie duże z miejscowymi opadami deszczu. Temperatura od 10-11 stopni na północy do około 13-15 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny z południa. A jakiej aury możemy spodziewać się we wtorek i środę? O tym już za chwilę. Zapraszam. We wtorek pogorszenie warunków pogody. Zachmurzenie duże, okresami całkowite. Na północnym zachodzie oraz miejscami na południu może popadać deszcz. Termometry wskażą od 11-12 stopni na północy i zachodzie do 13-15 na wschodzie, w centrum i na południu. Wiatr umiarkowany z południa, w górach zaznaczy się halny. W środę z kolei poprawa warunków pogody. Na przeważającym obszarze zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami. Tylko na nizinie szczecińskiej może popadać deszcz. Termometry wskażą od 12-13 stopni na północy do 14-16 w pozostałej części kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny z południa, w górach nadal halny.